Siranus Sven von Staden, energia kwantowa. Ćwiczenie: oczyścić rzekę pieniędzy ze śmieci. Czyta Grażyna Adamska. Rozluźnij się, odpręż, zamknij oczy, weź 3 głębokie oddechy i z każdym z nich wchodź coraz głębiej w swoją przestrzeń serca. Zwizualizuj rzekę pieniędzy. Jak się układa? Jak ją widzisz? Przyjrzyj się jej dokładnie. Czy może jakieś bobry zbudowały tamę blokującą rzekę? W takim razie podziękuj bobrom za świetną robotę i przesiedl je w inne miejsce. Następnie sięgnij do swojego pola energii i przerwij tamę, żeby rzeka znowu mogła płynąć swobodnie. Czy w rzece leżą jakieś głazy, które spowalniają przepływ? W takim razie wyjmij je z rzeki. Jeżeli kamienie okażą się za ciężkie, to przypomnij sobie o swojej władzy i za jej pomocą usuń te głazy. Możesz poprosić o pomoc elfy, wróżki wodne czy krasnale. Jeżeli w rzece jest błoto i szlam, także to wszystko usuń. Jeżeli pojawią się pływające konary, gałęzie, przesuń je, wyrzuć na brzeg, tak aby rzeka była czysta. Jeśli koryto rzeki jest wąskie jak strumyczek, sięgnij do tego koryta i poszerz je. Jeśli koryto rzeki jest wąskie jak strumyczek, sięgnij do tego koryta i poszerz tak, aby napływająca rzeka nie spowodowała powodzi. Czy w rzece znajdują się jakieś zanieczyszczenia? Pływają plastikowe przedmioty? Na brzegu leżą szklane butelki, śmieci. Wykorzystaj swoją wewnętrzną magię i usuń wszystko, co Tobie przeszkadza. Rozejrzyj się, czy na drodze Twojej rzeki pieniędzy stoją jacyś ludzie, jakieś osoby, które blokują przepływ Twojej rzeki pieniędzy? Prześlij im energię bezwarunkowej miłości i wybaczania. Podziękuj za wszystkie lekcje i nauki, jakie wniosły w Twoje życie. Być może łączą Was jakieś więzy, liny, haki. Weź przedmiot, który uważasz za najlepszy i odetnij wszystko, co powoduje dyskomfort. Obserwuj, jak te więzy, liny, haki rozpuszczają się, pozostawiając Twoją rzekę wolną. Niezależnie od tego, jaki masz obraz swojej rzeki, zmień ją.
aktywnie interweniując w tok wydarzeń, czyli w swój system energetyczny. Jeżeli podczas tego pierwotna matryca na nowo się ustawi, albo rzeka stanie się nagle tak rwąca, że cię przewróci, pozwól na to. Upadniesz miękko. Teraz skup się na swojej rzece pieniędzy, jednak tym razem zwróć uwagę jedynie na energię rzeki, nie na rzekę jako taką. Jak się teraz przedstawia? Jeżeli jest raczej ciemna, aż czarna, to zmieni jej kolor na złocisty. Jeżeli jest lekka i delikatna, poszukaj kurka i odkręć go. Niech się napełni. Jeżeli jest wąska, rozciągnij ją. Wszystko to rób siłą swojej wyobraźni. Będąc w przestrzeni serca, zanurz się w swojej rzece bardzo głęboko, aż będziesz całkowicie w niej zatopiony. Poczuj jej energię. Weź do ręki pieniądze, poczuj je, powąchaj, jaki mają zapach, dotknij, jaką mają fakturę. Utożsamiaj się z ich energią, z energią pieniądza, z energią obfitości. Poczuj swoją rzekę obfitości. Poczuj, że jest Twoja, tylko Twoja. Możesz z niej korzystać cały czas, a ona nigdy się nie skończy. Jest nieograniczona i nieskończona. Teraz weź 3 głębokie oddechy i wróć do tu i teraz. Zapamiętaj odczucia obfitości i energii pieniądza. One już w Tobie są. Zawsze możesz czerpać z nich tyle, ile potrzebujesz.